wyjeździe do Rotterdamu, jak to nierzadko zdarza się w Holandii, skrzyżowanie drogi lądowej z drogą wodną. Po raz pierwszy Rotterdam wzmiankowany jest w 1283 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1299 roku. Jedną z turystycznych atrakcji jest Euromaszt o wysokości 186 metrów. Z przesuwającej się w górę i obracającej się dookoła kabiny można oglądać panoramę Rotterdamu. Miasto leży w delcie Renu i Mozy. Liczy około 630 tysięcy mieszkańców. Most wiszący Erasmus, którego pylon ma 136 metrów wysokości, a jego charakterystyczne wygięcie spowodowało, że nazywany jest łabędziem. Miasto połączone jest z Morzem Północnym kanałem Nieuwe-Waterweg o długości 30 km. Jest tu największy port w Europie, rozciągający się na długości 40 km.